Film opowiada prawdziwą historię. Dla Johnny Erickson trwa ona nadal. Come on, tumbleweed. Johnny. Come on. Come on. W roli głównej Johnny Erickson. W pozostałych rolach muzyka. Scenariusz na podstawie książki Johnny Erickson i Joe Messera. Reżyseria. Lato, rok 1967. Herbie, słyszałeś, co powiedziałam? Złamiesz to. Wracaj. Mam. Bacz, nie kąpiesz się? Krab mnie uszczypnął. Johnny, uważaj na kraby. Johnny? Bacz, ratunku. Bacz, na pomoc. Mam ją. Trzymam ją. Bacz. Nie mogę się ruszyć. Trzymaj jej głowę. W porządku. O Boże. Jestem tutaj. Coś łaskocze mnie w nos. To chyba piasek. Trzeba ją zarejestrować. Zaraz wracam.
To dziwne uczucie na pewno minie, kiedy odpocznę. Podobno nurkowałaś. To był naprawdę głupi pomysł. Niestety mamy tu 70% takich przypadków. Mów, jeśli zaboli. Dobrze. Przepraszam. Szukam córki. Czy będę mogła dziś wrócić do domu? Joni, wiem, mam na imię Johnny. Ojciec myślał, że będę chłopcem. Gdyby mnie nadepnęła na kraba i nie odwróciła się, byłoby za późno. John. Tato, musisz coś podpisać, żeby mogli ją zoperować. Dobrze, poszukajmy lekarza. Twój kręgosłup jest w którymś miejscu pęknięty, dlatego nie możesz się ruszać. Musimy cię zoperować. Co robicie? Bez kawałów, nie moje włosy. Musimy, przestańcie. Ojciec wam tego nie daruje. Przestańcie. Spokojnie. Johnny, proszę. Przestańcie. Przepraszam, ale oszpecicie mnie. Przestańcie. Spokojnie. Pan jest moim pasterzem. Nie będę... Jak się czujesz? Dobrze. Klub sportowy. Dick Filbert? Proszę poczekać. Dick, telefon do ciebie. Dick Filbert. Cześć, Jay. Wiem, że ty i Johnny mieliście wspólne... Jay, co się stało? Państwo Erickson, prawda? Nazywam się Cheryl. Córka państwa ma uszkodzony kręgosłup, a właściwie przecięty rdzeń kręgowy. Innymi słowy, skręciła sobie kark. Czy będzie żyła? To się wkrótce okaże. To, żeby nie robiły się odleżyny. Co dwie godziny zmiana pozycji.
Pewnie coś mu się przyśniło. Ci chorzy psychicznie mnie dobijają. Jest tu ktoś? Ja pójdę. O co chodzi, Johnny? Słyszę jęki i brzęk łańcucha. To zaraz minie. Powinnaś odpocząć. Gdzie ja jestem? Johnny! Johnny. Szkoda, że nikt nic nie wie. Dzień dobry. Jak on się czuje? Sprawdzę. Ostry dyżur, mówi Pauline Jensen. Tak, doktorze Thompson. Demerol. 100 mg co 3 lub 4 godziny. Tak. Pauline, czy możesz pójść ze mną do pani Wallace? Cześć, kochanie. Ludzie tutaj umierają, Dicky. Chodź, pocałuj Johnny. Jaki śliczny, jaki puchaty. O rany, zmoczył mnie. Pewnie pan jest przyzwyczajony do głupich pytań. Śmiało. Skręciłam kark, więc powinna mnie żyć. Ile to jeszcze potrwa? Minęło już 4 tygodnie. Najgorsze masz za sobą. Będziesz dalej płacić składki jako członek ludzkiej społeczności. Niedługo cię zoperujemy i skleimy twój kark. I wtedy koniec z żelastwami. Mamo, wiedziałaś? Nie. Co byś powiedziała na własny pokój? Z oknem. Trochę żywych kolorów. Nigdy już nie będę lubić bieli. Gdzie to powiesić? Pod sufitem. Ohydne. Czy to jest czyste? Przecież to żart, mamo. Zaraz wracam. John, doktor obiecał przyjść zaraz po operacji. Przepraszam, czy doktor Shirley wychodził z sali operacyjnej? Nie widziałam, proszę pana. Doktorze. Johnny ma się dobrze, panie Erickson. Operacja się udała. Wie pan, doktorze, w młodości moją pasją były zapasy. Brałem udział w olimpiadzie w 1932 roku. Jest taki moment podczas każdej walki, kiedy bierze się górę nad przeciwnikiem. Na przykład, kiedy zakłada mu się Nelsona. Człowiek czuje wtedy, że jest niezwyciężony.
Pewnie panu też mózg i ręce podpowiadały nieraz, że pan zwycięża. Tak, to prawda. Chcę panu zadać jedno pytanie. Czy ostatnio też miał pan to uczucie? Operacja się udała, prawda? Doktor mówi, że operacja się udała. Johnny za chwilę tu będzie. Może by pani udekorowały inne pokoje? Chyba nie potrafilibyśmy. Nie znamy pacjentów. John? Córka państwa będzie potrzebowała pomocy. Chodzi w szczególności o wsparcie psychiczne. Ale przecież operacja się udała. Johnny będzie sparaliżowana do końca życia. To nieodwracalne. Ale jest nadzieja, że Johnny odzyska władzę w rękach. Już jest. Dziś są moje urodziny? Otworzę, mamo. Chyba zjemy kolację w dużym pokoju. Trzeba będzie poprzestawiać meble. Przygotujmy duży pokój. Koniec z niezdrowym jedzeniem. Co wolicie? Brokuły czy szpinak? Jakoś musimy sobie poradzić. Idiotka. Kretynka. Masz dwie lewe ręce. Zrobiła się bardzo nerwowa. To znaczy, że wraca do zdrowia. Zamknijcie drzwi. Proszę. To okropne, że musisz siadać na podłodze, żeby widzieć moją twarz. Był czas, że ciągle leżałem na podłodze. Zawsze byłeś mistrzem i zawsze będziesz. Mam coś dla ciebie. Dopóki nie będziesz mogła ruszać głową. Widzę prawie cały pokój. Czy długo jeszcze tutaj będę? Tato, proszę cię, powiedz mi prawdę. Doktor mówi, że to trwałe uszkodzenie kręgosłupa. Nie będziesz już tańczyć, kochanie. Wkrótce będę chodzić. Nie wiem, czym się tak martwisz. Czy ty tego chciałeś? Wierzyłam w ciebie zawsze. Żałowałam za swoje grzechy. Naprawdę. Jak mogłeś na to pozwolić?
Nie warto z tobą rozmawiać. Jesteś obojętny jak maszyny w tym szpitalu. To głupota wierzyć, że przejmujesz się nami. Musisz mi pomóc, Diana. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Jak mogę ci pomóc? Wiemy obie, jaka jest prawda. Chcę, żeby to się jak najprędzej skończyło. Daj mi jakieś pigułki. Co ty wygadujesz? Jestem na wpół żywa i wciąż umieram. To nieprawda. Słuchaj, sama bym to zrobiła, gdybym mogła się ruszać. Musisz mi coś dać. Podetnij mi żyły. Nic nie będę czuła, nikt się nie dowie. Johnny, nie proś mnie, nie mogę tego zrobić, więc sama to zrobię. Przestań, Johnny, to grzech. Co grzech ma z tym wspólnego? Wszystkie moje dni są takie same. Niedługo przeniesiemy cię na oddział rehabilitacji. Chce się mnie pan pozbyć, prawda? Tam mogą więcej dla ciebie zrobić. Zajmują się ludźmi po wypadkach samochodowych. Nie straciłaś czucia w ramionach, barkach i klatce piersiowej. Możesz wyćwiczyć mięśnie pleców i barków tak, że zastąpią ci inne mięśnie. Czy odzyskam władzę w rękach? Z wykresu wynika, że powinnaś odzyskać 50% sprawności w bicepsach. Bicepsy to mięśnie, które poruszają ramieniem. Musisz zacząć ćwiczyć, żeby były rezultaty. Co za dzień? Która godzina? Za 10:08. Jak się masz? Dlaczego tak późno? Jechałem stopem i musiałem zatrzymać 5 samochodów, żeby się tu dostać. Co robisz? Zmieniam ci scenerię. Pielęgniarka się wścieknie. Chyba się tym nie przejmujesz. Miałam okropny sen. Śniło mi się, że rzuciłeś mnie dla Jean North. Ginny North? Powiedz, że mnie kochasz, Dick. I że nigdy mnie nie zostawisz. Kocham cię. Kocham. I nigdy nie zostawię. To tak jak z grą w kręgle. Zawsze trafiasz do mojego serca. Nie myślałem, że to mi się uda. Ruszasz trochę głową. To świetnie. Mam codzienną terapię. To koszmar. Wytrzymuję to tylko dlatego, że jesteś ze mną. Umarłabym, gdybyś mnie zostawił. Posłuchaj, Lady Macbeth. Powtórzę jeszcze raz, żeby przerwać twój ponury monolog. Kocham cię i zawsze z tobą będę. Zawsze. Chcą mnie przenieść do innego szpitala na oddział rehabilitacji. Kiedy? Nie wiadomo. Mają dopiero zdecydować. To znaczy, że jest poprawa, prawda? Zaczekajcie. Nawdychasz się spalin. Oczy mnie bolą od tych kolorów. Nie ma nic ciekawego aż do 8. Słyszałam o tych demonstracjach w Newark. Johnson szykuje interwencję. Ciekawe, czy to dojdzie do Baltimore.
Lepiej zjedz, bo inaczej znów podłączą cię do kroplówki. Przepraszam, w domu zawsze rozmawiamy przy obiedzie. Nie przejmuj się, dochodzimy tu do 400. Dziesięć stopni to świetnie jak na pierwszy raz. Earl, rzucisz okiem na mój samochód po pracy? Kłopoty ze sprzęgłem? Tak to jest z zagranicznymi wozami. Ale za to są śliczne. Zaczekaj, nie mogę wyżej. Zrobiło ci się ciemno przed oczami? To tylko krążenie. Będziesz siedzieć do święta dziękczynienia. Założymy się? To pewna sprawa. Raul, to nie jest autostrada. Czy ktokolwiek stąd wychodzi? Oczywiście, w końcu pozbywamy się wszystkich. No, dalej, załatwij. Chcesz pogadać? Jasne. Gdzie jest Woodlawn? Na przedmieściach Baltimore. To ta zielona dzielnica dla bogaczy, co? Pewnie byłaś niezłą numerantką w liceum. Masz 16 wpisów w kronice szkolnej. Tak, to były czasy. Na którym liceum ty byłaś? Weston High. Sam cement. Cała trawa w pobliżu spłonęła. Po dwóch latach miałam dość i w końcu trafiłam tutaj. Jak to się stało? Mówią, że mam guz na kręgosłupie. Ale tak naprawdę nikt nie wie. W tej fabryce dziwolągów opłaca się mieć coś oryginalnego. Ubezpieczenie płaci za wszystko. Jak było na ćwiczeniach? Chyba zemdlałam. Masz szczęście, że trafiłaś na Barbarę. Ona jest przynajmniej realistką. Wyobraź sobie, że to Disneyland. Zagrajmy o dużą stawkę, Johnny. Udało się, pani. Dziękuję. Upiekę ciasteczka. Trzeba to uczcić. Johnny, pada śnieg. Jakie duże płatki.
Klacz chyba się nudzi. Można by jej znaleźć ogiera. Ciąża zrujnuje jej formę. Nic jej się nie stanie. Podzielimy się kosztami. Te spodnie są za krótkie. Spójrz na skarpetki. Może urosłaś. Jay, kiedy stąd wyjdę, oddam tumbleweed na tor wyścigowy. Jak to się stało, że rodzice zostali na dole? Postraszyłam. Powiedziałam, że zepsują niespodziankę. Wesołych świąt. Fantastyczna. Białe święta. O takich marzyłam. Ostrożnie, John, możemy się z kimś zderzyć. W święta ludzie są zupełnie nieprzytomni. Twoja matka jest jak zwykle przewrażliwiona. Mamo, nic mi się nie może stać, już jestem połamana. Tu jest lepiej. Wiadomo, że wszyscy walczą o to samo. Jednemu urwie nogę, drugiemu dwie. Przynajmniej nie trzeba wszystkiego tłumaczyć po 10 razy. Tak, z rodziną bywa ciężko. Traktują cię jak idiotkę. Mój wujek spytał, czy potrafię jeszcze czytać. Dobre pytanie. Co odpowiedziałaś? Że nie. Skoro sparaliżowało mi nogi, to mózg też wysiadł. Idzie Barbara Walters i Cassius Clay. Psujemy sobie Wigilię. Potrzebujemy czystej pościeli. Czy moglibyście to załatwić? Ta głupia pielęgniarka nie przyszła wczoraj. Szpital nie funkcjonuje normalnie w święta, ale tu śmierdzi. Czas na ćwiczenia. Earl, czy coś z nią nie w porządku? Kość przebija skórę. To od siedzenia. Earl, muszę już iść. Powiedz lekarzom. Jakiś facet wchodzi na oddział i pyta. Zagracie w baseball? My nie możemy nawet zmieniać pozycji, odpowiadamy. No on na to, ale nadajecie się w sam raz na pozycję. Nie musimy cię usypiać, chyba że będziesz czuła się nieswojo. Zrobimy ci dłutowanie kości biodrowej. Usuniemy stawy, żeby ci więcej nie przeszkadzały. Proszę kroić. Dłuto. Młotek. Wypłacz się, kochanie, to ci dobrze zrobi. Nie mogę. Kto mi wytrze nos? Ja. A jutro? Jeśli zacznę płakać, to mogę już nie przestać. Wiem, John. Ja też boję się rzeczywistości.
I do want to push away. W ciągu ostatnich paru miesięcy traciłem wciąż grunt pod nogami. Zacząłem wątpić w istnienie Boga. To znaczy, wróciłem do czasów szkolnych. Ale muszę dać sobie radę z tą rzeczywistością. I twoim cierpieniem. Boże, nie mogę umrzeć, więc pokaż mi przynajmniej, jak żyć. Proszę. Jeśli mnie w ogóle słyszysz. Wiosna, rok 1968. Pani czegoś potrzebuje? Diana, stęskniłam się za tobą. Skąd wytrzasnęłaś ten strój? Podoba ci się? Tutaj nie znają się na żartach. Słuchaj, to głupie, że nie można cię odwiedzać przed drugą. Później masz te swoje seriale. Ale teraz będę tu pracować i widywać cię codziennie. A szkoła? W tym semestrze robię sobie przerwę. To szaleństwo. Czemu? I tak nie wiedziałem, który college wybiorę, kiedy nas pytali. Nie wiem jeszcze, co chcę robić. Ostatnio pytałam Boga, co o tym myśli. Jestem otwarta. I póki tu pracuję, twoje życzenia będą się spełniać. Masz teraz swoją służącą. Świetnie. Spójrzmy na ciebie. Mysie włoski, dziurawe ząbki, nieświeży oddech. Gdzie twoja pasta do zębów? No i jak? Cześć. Jak twoja szyja? Palenie to śmierć. Nie mogę się jej doczekać. Teraz kudły zaduszą mi resztę szarych komórek. Uwielbiam to uczucie. Martin Luther King, wróg przemocy i zwolennik pokoju, został dziś zastrzelony w Memphis. Pastor King przyleciał do Memphis w środę rano, żeby zorganizować pomoc dla 1300 robotników, którzy strajkowali od kilku miesięcy. Pastor King był przywódcą ruchu obrony praw człowieka. Walczył o równouprawnienie ras, o równość wszystkich obywateli. Nie tak mocno, bo dostaniesz skurczu. Powrót do pierwszej klasy. Dlaczego mam się uczyć pisać ustami? To okropne. Przecież odzyskam władzę w rękę. A jeśli nie, lekarze obiecali. Wysiadła wczoraj. Kolejna noc w tej cieplarni. Przecież w dżungli jest jeszcze gorszy upał. Po co tu tyle tych śmieci? Nie jestem waszą prywatną służącą. To musi być okropne znać panią prywatnie. Trzeba przekręcić BJ. Nikogo tu nie było od kolacji. Powinnam cię tak zostawić aż do rana. Gdzie się nie ruszysz? Czarnuchy i hippisi. Powinny przychodzić dwie pielęgniarki. Nie martw się, kochanie. Nic nie poczujesz. Annie?
Annie, powiemy o wszystkim pielęgniarce. Lekarz pani nie daruje. Czyżby? Rozkwasiłabym pani twarz, gdybym mogła. Spokojnie, czarnuszku. Trzymaj się, kochanie. Widziałyśmy to. Ona panią zaskarży. Będziemy świadkami. Dobranoc, panią. Cześć, Earl. Dzięki. Co za ulga. Wiesz, śni mi się często, że chodzę. Po takich snach lepiej mi się ćwiczy. Droga mamo i tato, jak wam się podoba mój nowy charakter pisma? Nie mogłam tego złapać. Narysuj coś. Pani żartuje. Narysuj coś, co lubisz. Nie wyjdzie. Kiedyś szkicowałam wędlem. Mój ojciec jest artystą, ale wtedy używałam rąk. Talent jest tu. Jeśli trochę poćwiczysz, usta zastąpią ci ręce. Popsuła mi się cera. Prosiłam Jay o kosmetyki. Mam nadzieję, że przyjdzie przed Dickiem. To przez tę chemię. Pożyczę ci swoich kosmetyków. Będziesz wyglądała jak po urlopie na Karaibach. Świetnie. Jak przyjemnie. Jak wyglądam? Jak modelka z Voga. Wszystkiego najlepszego. Stanęła 10 minut temu. Nie będziemy przecież wchodzić po schodach. Lepiej się stąd wynośmy. Jedzie. Szybciej. Jedziemy na twoje przyjęcie urodzinowe. Spróbuj tego większego kawałka. To nie jest łatwe. Kochamy cię. To namalowane ustami? Tato, już nie jestem twoją małą dziewczynką. Małą nie, ale moją. Niedługo wyjdziesz ze szpitala. Trzeba zacząć coś planować. Naprawdę? Skąd wiesz? Mogłabyś mieszkać w mieście z matką i ze mną. Jay upiera się, żebyś pojechała z nią na farmę. Zastanów się, co byś wolała. Tutaj.
Możesz odsłonić. To ja? Może znajdziesz miejsce, żeby to powiesić. Dziękuję. Wyglądam klawo. Ciekawe, czy dostanę zasiłek albo jakąś niezłą pracę. Na przykład jako kierowca wyścigowy. Podobno jeden na siedmiu pacjentów nie przetrzymuje wyjścia ze szpitala. I wraca? Nie. Po prostu rezygnuje z życia. Spójrz tylko. Myślałam, że ona pojawia się tylko wieczorem. Potrzymaj mi obrazek. Zrobię z niej wampira. Zaczekaj. Tak mi przykro. Na pewno. Zaplanowałaś to już dawno. Nie mogłam zahamować. Twoje miejsce jest na drzewie, a nie na fotelu, czarnurko. Chyba lepiej, że to się stało w szpitalu. Cześć, Barbaro. Swędziły mnie wczoraj ręce i wciąż się budziłam. Nie lubię pożegnań. Któregoś ranka po prostu zniknę. Masz chwilę, żeby porozmawiać? Niesamowite. Słyszę to pytanie po raz pierwszy od 2 lat. Dziękuję ci za wszystko, Barbara. Nie poradziłabym sobie bez ciebie. Zajmuję się rehabilitacją, Johnny. Moja specjalność to sparaliżowani. Dlatego się spotkałyśmy. To nie Bóg ani wiara cię tu przywiodły. Sama to zrobiłaś. W szkole nazywaliśmy to syndromem postrzelonego, nurka albo motocyklisty. Czy wyjaśnisz mi, co to znaczy? Wielu ludzi, którzy zajmowali się sportem, ulega po wypadku pewnej iluzji. Mam teraz 3 pacjentów, którzy bez przerwy myślą o tym, że znów zaczną chodzić. Dlaczego muszę tego słuchać? Bo przedtem nie słuchałaś. Mam prawo do prywatności, nawet w tym zoo. Rozumiesz? Wiem, że nie masz paranoi i widzisz świat takim, jaki jest. Ale jeśli odejdziesz stąd, nie akceptując prawdy, to nic z tego nie będzie. Nigdy nie będziesz się mogła sama czesać i malować. I nigdy nie będziesz prowadzić samochodu. Nie wrócę do domu. Pogodziłam się z tym, że całe życie spędzę w pozycji siedzącej. Ale bez rąk będę całkiem do niczego. To ty mówiłaś, że odzyskam władzę w rękach. Chcecie się mnie pozbyć, żeby zwolnić łóżko. To nieprawda.
Żadnych cudów, co? Niestety. Można to jeszcze odwołać. Nie ma cudów, tato. Jak chcesz. Tumbleweed jest za dobra, żeby stać bezczynnie na pastwisku. Jay? Co to za chłopak? Diana go przysłała. Szukał pracy na lato. Steve jakiś tam. Będzie pomagał tacie. Zaraz sobie zrobi krzywdę. Daj, co robisz? Matura dawno za tobą. Nie możesz wciąż przesiadywać nad tą książką. Nie będziesz mi mówić, jak mam spędzać czas. Martwię się o ciebie. Najlepsi przyjaciele nie radzą sobie z takimi uczuciami. O nic cię nie prosiłam. Zostaw to. Jak śmiesz, zatrzymam ją chwilowo. Daj, wróć. Przepraszam. Cudownie, jesteśmy tylko ty i ja. Dzień dobry, panno Erickson. Czekam na pani ojca. Będziemy kłaść dachówkę. Mam na imię Johnny. Nie jestem taka stara, jak wyglądam. To pewnie fascynująca książka, skoro czytasz ją na dachu. Księga Izajasza. Lecz ci, co zaufali Jahwe, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. To bardzo poetyckie. Tu jest mowa o duchowej drodze. Oczywiście.
Dobra robota, synu. Robisz wszystko jak trzeba, z wyczuciem. Skąd Diana go wytrzasnęła? Przemawiał, zdaje się, w jej kościele. Zna Biblię na pamięć. Jego ojciec jest kaznodzieją. Naprawdę? W którym kościele? Podobno wygłasza uliczne kazania. Diana mówiła, że mają mikrobus. Cudowne. Wyobrażam ich sobie w jakiejś uliczce, grających na bębenkach, z obrazkami diabła i butelek z wódką. Gdzie spędzisz wieczność? Ale z nas snobki. Gdybym chodziła do szkoły, nie byłoby go tutaj. Diana mówiła, że pana pasją były zapasy. Teraz kuleję, ale był czas, że mogłem powalić mężczyznę dwa razy silniejszego od siebie. W zeszłym roku zacząłem trenować, ale nie wychodziło mi. Chcesz o tym pogadać? Potrafię słuchać. Chciałbym, żeby było widać po moim wyglądzie, jaki naprawdę jestem. Mógłbym ci pokazać parę rzeczy. Drogi Dicku, z jakiegoś powodu Bóg zdecydował, że nasze marzenia się nie spełnią. Nigdy nie odzyskam władzy w rękach. Nie byłabym dla ciebie dobrą żoną. Nie musisz czuć się w żaden sposób zobowiązany. Co słychać? Ugrzęzłam. Jak to zrobiłaś? Świetnie wyglądasz. Cześć. Tylko tyle mi powiesz? To mało? O czym myślisz? Łatwo się zapomina o dawnych czasach. Ludzie dorastają razem, a nagle stają się sobie zupełnie obcy. John, wierzę, że dary Boga są dobre. Jeśli chce, żebyśmy zostali małżeństwem, to zniesiemy wszystko. Może też bym tak myślała, gdybym nie była przykuta do fotela. Życie zmienia człowieka. Kochankowie, a później przyjaciele, jak na filmie. Moje uczucia w stosunku do ciebie nigdy się nie zmienią.
Who's that? Kto to? Die. Die. Yell that we're down here. Krzyknij, że tu jesteśmy. I'm not that crazy. Nie mam wielkiej ochoty się z nią widzieć. Pokłóciłyście się? Co ty wyprawiasz? Słuchajcie, zdaje się, że spotkałem dziś rano mężczyznę swojego życia, Frank Mood, ale jest pewien problem. On jechał na koniu. I co? Kółko jeździeckie w Maryland urządza przejażdżkę, na którą Frank mnie zaprosił. Moje jedyne doświadczenie z końmi to jazda na zdychającym kucyku w podstawówce. Do soboty muszę znać reguły tej gry. Co mi radzicie? Raz, dwa, trzy. Nie ma mniejszych koni? Poradzisz sobie. To zemsta. Niech najpierw pojeździ stępa. Czekaj. Wolniej. Wyprostuj się. Ściągnij wodze. Wiesz, takie przejażdżki trwają zwykle kilka godzin. W centrum handlowym są świetne swetry na wyprzedaży. Pojedziemy tam, a potem coś zjemy. No proszę, tata już realizuje swój nowy pomysł. Poznałeś dziewczynę? Co? Chcesz być jak Steve McQueen? Czeka mnie sława w ostatniej klasie. Ja lubiłam swoje liceum. Czy naprawdę odbyło się to spotkanie przed szkołą? Dzieci rzucały pieniążki. Dostaniesz ataku serca. Wspaniale. Pod wiatr. Raz w dół, raz w górę. To tak jak w moim życiu. Uważasz, że Bóg powinien był zmienić prawa ciążenia specjalnie dla ciebie? Któryś z jego aniołów mógł mnie podtrzymać w momencie upadku. Gdyby zajrzeć w głąb każdego człowieka, to okazałoby się, że wszyscy szukamy Boga i chcemy, żeby się do nas dostosował. Każdy by chciał ściągnąć z nieba tę maszynę. Na jakie pytania on odpowiada? Sama musisz do tego dojść, John. Nie mogę tego za ciebie zrobić. To twoja Biblia. Nie zagubisz się bez niej? Tu jest wszystko. Tylko musisz się otworzyć. Czy zjawiłeś się tego lata specjalnie dla mnie? Nie komplikuj sprawy.
Co tu masz? Steve mi ją zostawił. Masz trzy swoje. Ale w tej jest pełno podkreśleń. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Skoro świat przez mądrość nie poznał Boga, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. Lecz, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? Panie mądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt. Inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. W porządku, Panie Boże. Nie będę już szukać w tym wszystkim sensu. Być może masz dla mnie jakieś niespodzianki. A może ich nie masz. Wszystko zależy od Ciebie. Pomóż mi stawić temu czoło. Co się dzieje? Gadam sobie. Przymknij się i śpij.
To dzięki tobie, ojcze, Steve wkroczył w moje życie i nauczył mnie, że wszystko na tym świecie ma swój sens. Wiosna, rok 1972. Proszę tu popatrzeć. Gotowi? Możemy tam iść, oczywiście. Obudź się, masz gościa. Co? Nie co, tylko kto. Mówi, że został zaproszony. To wariactwo. Dzień dobry. Jest w dużym pokoju. To ty. Mam nadzieję, że nie przyszedłem za wcześnie. Za wcześnie na co? Mówiłaś, że mogę wpaść o każdej porze. Nawet sobie to zapisałem. Pomocy. Pamiętam, że spotkaliśmy się na ślubie i że rozśmieszyłeś mnie czymś, ale zapomniałam, jak się nazywasz. Don. Bertolli. Przez 2L. W promieniu jest ciebie radość. Kawy? Z przyjemnością. Wspaniały ranek na przejażdżkę. Dokąd? Gdziekolwiek. Może na Florydę? Mam kłopoty z wsiadaniem do samochodu. Pomogę ci. John? Wiesz już, ile ważę. Jesteś lekka jak piórko. Byłaś kiedyś w Pimlico? Jasne. Preakness. To prawdziwe wyzwanie sportowe. Nie czujesz nic? W rękach i nogach nic, ale w ramionach czuję. To tak jakby ci noga zdrętwiała. Trzeba wtedy skakać. Nie mogą cię naprawić? Niestety, nie. To moi ludzie. Cześć, Jay. Jak było? Wspaniale. To świetnie. Mogę pomóc?
Teraz jesteś cięższa. To pewnie ta pizza, którą zjadłaś. Teraz moje stopy. Dzięki. Świetnie się bawiłam. Ja też. Czekaj, nie masz prawa jazdy. Szybciej. Coś mi blokuje drogę. Jeśli znowu będziesz w potrzebie, wiesz, gdzie mnie szukać, prawda? Tak. Jenny, to jest Bernie. Pewnie było koszmarnie. Ledwo przeżyłem. No to chodźmy. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. Czekam całe popołudnie. Miałeś przyjechać o drugiej. Chwila. Nie podpisywaliśmy żadnej umowy. Rzeczywiście. Jestem ostatnio strasznie zajęty. Zachowujesz się, jakbyś była na niego uczulona. Jest zbyt pewny siebie. Czego on od ciebie chce? On żyje w rzeczywistości, w której człowiek się nie waha, jeśli czegoś chce. Mogę jeszcze kawy? Z Dickiem też było poważnie. Mówisz jak zakonnica. Come on, John. You know there's more. Wiesz, o co chodzi. Miłość niekoniecznie wiąże się z tym, co człowiek ma poniżej szyi. Nie chcę, żebyś znów cierpiała. Ten papier moczył się całą noc. Czy mogłabyś go powiesić? On jest silny. Jeśli to ma się stać, najlepiej, żeby stało się z nim. Jenny. Uczucia, pośpiech i słowa przychodzą łatwo każdemu. Dick obiecywał wiele. Wiem, że jestem dla ciebie ciężarem. Pewnie jest w ciąży. Spójrzcie, co przyszło pocztą. Czuję się jak dobra wróżka. Pierwsza nagroda. Posłałam twój rysunek w zeszłym miesiącu. Czy oni wiedzą, że namalowałam go ustami? Nic o tobie nie wiedzą.
Ale dostałaś pierwszą nagrodę. Gdyby ci się udało... To miał być inny akord. John, przestańmy wreszcie zachowywać się jak dzieci i poprośmy go. O co? Jezus powiedział przecież, o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ale mam wiarę za nas oboje. Don, masz chwilkę? Jasne. Już idę. Nie jestem złym wilkiem. Nie skrzywdzę jej. To będzie trudne. Słuchaj, ja naprawdę wierzę, że Bóg nie zetknął nas ze sobą przypadkiem. Małżeństwo? A co Bóg dla mnie obmyślił? Nie możesz się nią wiecznie zajmować, Jay. Czy zdarza ci się marzyć? We śnie. Czy marzysz czasem o mnie? Ale z ciebie egocentryk. Czy marzysz czasem o nas? Razem? O wspólnym życiu? Na niektóre marzenia nie mogę sobie pozwolić. Wyszłoby nam. Niewielki domek, urządzony wygodnie. Zmywałbym i sprzątał, ale nie za dużo. A kiedy byś już skończył sprzątać, szlibyśmy do łóżka. A dzieci? Nieważne. Wiem tylko, że chcę spędzić całe życie otaczając panią miłością. Już zresztą zacząłem. Nie mów tak, jeśli tego nie przemyślałeś. Zrobię coś innego. Może jabłka w karmelu. Dobry pomysł. Jabłka w karmelu i budyń. Wiem, że zdarzają się cuda, jeśli ma się wiarę. Ja tak tego pragnę.
Kiedy leżałam w szpitalu, pewnego dnia przyszedł jakiś facet, złapał mnie za ramię i zaczął się modlić. Nigdy nie zapomnę jego twarzy. Boże, ulecz tę kobietę. Dostałam wtedy spazmów i zaczęłam się trząść. Byłam pewna, że mnie wyleczył. Byłaś jeszcze dzieckiem. Zawsze powtarzasz, że Bóg zesłał Steve'a po to, żebyś odzyskała wiarę. To będzie kolejny etap. Bóg mówi w pewnym momencie, że chce, aby człowiek był całością. W moim przypadku to niemożliwe. Mam pęknięty rdzeń kręgowy. Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem. John, wierzę, że Bóg cię uleczy. Panie, wiemy, że nic nie dzieje się bez Twojej woli. Ja i Johnny mamy wiarę, Ojcze. Wiarę w Twe słowa, kiedy powiedziałeś, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Ojcze, w imieniu Chrystusa Pana proszę Cię, żebyś uleczył Johnny i wtedy oboje będziemy Ci służyć w Twoim Królestwie. Amen. Może to się stanie stopniowo. Zadzwonię do ciebie. Nie zadzwonił. Nie pojawił się przez cały tydzień. Nie będziemy więcej o tym rozmawiać, prawda? Może za 20 lat. Mówię swoim rękom i palcom, żeby się ruszały. Ale one nie rozumieją. Myślałam, że uczynisz cud i odzyskam władzę w nogach. Naprawdę wierzyłam. Ale widocznie masz inne zamiary wobec mnie. Będę w Ciebie wierzyć, cokolwiek się stanie. Nie wycofam się. Jay? Jay? Jay! What?
Co? Chodź tu. Szybko. Co się stało? Nie mam moich obrazków. Tata wpadł na pomysł, żeby zorganizować ci wystawę. Wystawę? Oczywiście wszyscy powariowali? Jaki idiota wystawi moje prace? Tata znalazł już jakiegoś. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Kiedy pomyślę, jak ci obcy ludzie będą się gapić, to tylko lunch. Muszę ci coś powiedzieć, żebyś się nie wściekła. Na obrazach są ceny. Co? Więc są na sprzedaż? Wrzućcie mnie pod ciężarówkę, dobrze? Relacjonuję Adam Wertz. Rozmawiam właśnie z ojcem John Erickson z paraliżowanej artystki. Pani Erickson, kiedy Johnny zaczęła malować? Moja córka uległa wypadkowi w wieku lat 17 i później zaczęła malować w ramach rehabilitacji. Piękne róże, piękne. To dla mojej córki od burmistrza. Johnny, spójrz, twój tata. O nie, nie chcę tam wchodzić. Więc wejdźmy tu. Uduszę was, kiedy odzyskam władzę w rękach. Jenny, co byś chciała powiedzieć naszym widzom? Nic takiego. Czy te róże to prezent od ojca? Tak. To znaczy, nie, są od burmistrza? Przepraszam, to od burmistrza. Nic nie szkodzi. Świetnie się bawimy. Ja też. Mówił Adam Wertz. O co chodzi, kochanie? Myślałam, że może Don przyjdzie. Nie widziałem go tutaj. Tato, to wszystko jest wspaniałe. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Ile zarobiliśmy? Prawie $1,000. Jeśli powiszą jeszcze tydzień, zostaną wszystkie sprzedane. Dawno już należało ci się to przyjęcie, kochanie. Dlaczego oni to robią? Głupie pytanie. Jesteś dobra. Podsłuchałam rozmowę jakiegoś małżeństwa, które przyjechało z Europy. Kłócili się, w którym pokoju powieszą twój obraz. Najlepiej w ubikacji. Ten podoba mi się najbardziej. To ty? To było... Czy mógłbyś oderwać cenę? To nie na sprzedaż. $125. Moi przyjaciele nie znają miary. Jestem ciekaw, jak to osiągnęłaś. Co? Może pan od razu usłyszeć wersję dla telewidzów, pułkowniku, albo znajdźmy jakiś stolik, jeśli masz ochotę posłuchać. Musisz mnie popchnąć. Thank you.
Kiedy zrobiłaś maturę? W 67. Ja też. Nie myślałem wtedy, że będę miał takie problemy. W szkole ten przedmiot nazywałby się Zagadnienia życia społecznego. Masz rację. W życiu człowiek zadaje miliony pytań i dostaje tylko parę odpowiedzi. Połowa chłopaków z mojej klasy poszła do koledżu, reszta wylądowała w Wietnamie. Niektórzy już nie żyją, inni to inwalidzi. Nikt nam nigdy nie mówił, że świat jest taki, prawda? Ja wiem jedno. Wiem, kto mnie tak naprawdę uratował. Wiesz? Dobrze śpię w nocy i dużo się śmieję. Słuchaj, jeśli istnieje niebo i jeśli Chrystus umarł na krzyżu, ponieważ chciał stworzyć pomost pomiędzy Bogiem a nami, to wystarczy, że się uwierzy. I wtedy naprawdę warto. Widzisz, wolę być przykuta do tego fotela i wierzyć w niego, niż stać o własnych siłach i nie mieć wiary. Dopiero teraz to zrozumiałam. Wszystko jedno. Ja i tak wierzę w ciebie. Czy mógłbyś mnie odwieźć? O nie. Proszę. Cześć, Jay. Widziałem cię w dzienniku o 6. Byłem z ciebie dumny. To było przyjemne, ale już się nie powtórzy. John, muszę ci coś wyznać. Wiem co. Lepiej nie ubieraj tego w słowa. Dostałem pracę na północy. Potrzebują tam instruktora. Wspaniale. Kiedy wyjeżdżasz? Dziś wieczorem. Chcą mnie od zaraz. Dobrze dogaduję się z dziećmi. Czy mogę ci zadać jedno pytanie, zanim stąd odejdziesz? Pewnie. Co czułeś, kiedy mnie dotykałeś? Czy to było coś w rodzaju eksperymentu? Nie. Całowałem cię, dotykałem i byłem z tobą, ponieważ chciałem. To było piękne. Jesteś najbardziej atrakcyjną kobietą, jaką kiedykolwiek znałem. Ale to nie wystarczyło, kiedy pojawiły się trudności. John, czułem się tak, jakbym miał Boga na własność.
Zawsze na wszystko mam mnóstwo odpowiedzi. Ale tak naprawdę są we mnie same pytania. Bóg nie spełnił naszego życzenia. Pogubiłem się, John. Naprawdę. Ale chciałbym odejść stąd jako twój przyjaciel. Zależy mi na tym. Te dzieciaki mają prawdziwe szczęście, że dostaną takiego instruktora. W porządku. Nadal potrafię czuć. I żyję. Tylko muszę teraz pobyć sama. Rok 1979. Ktoś kiedyś spytał mnie, jak sobie daję radę w życiu. Powiedziałam, że pomaga mi Jezus. Wtedy jeszcze nie znałam Biblii, ale czułam, że Bóg pozbierał kawałeczki, na które rozsypało się moje życie i złożył je w piękną całość. Dziś wiem, że Pan buduje we mnie coś, czego sama bym nie zbudowała. Oczywiście wciąż mam wątpliwości, ale wiem, kto zna wszystkie odpowiedzi i mogę czekać. Chciałabym wam powiedzieć, że nie trzeba skręcić karku, żeby odnaleźć Boga. Cierpienie w jakimś stopniu zbliża nas do celu. Wy osiągniecie go na pewno szybciej niż ja. Wiele przeżyłam, zanim zrozumiałam, że kalectwo przybiera różne formy. Rozwiedzione rodziny, złamane serce, niszczące uczucia, zwątpienie, samotność, izolacja. Wszystko to może być równie uciążliwe, jak bycie przykutym do fotela. Jezus umarł na krzyżu po to, aby nas uleczyć. Kiedy wyobrażam Go sobie sparaliżowanego na krzyżu i myślę, jak mnie kochał, chociaż nie mogę Mu za to odpłacić, to wiem, że odkryłam coś bezcennego. W niebie będzie wspaniale, ponieważ Bóg da nam nowe umysły i ciała. W Biblii powiedziane jest, że będziemy się z Nim radować przez wieczność. Nie mogę się doczekać, aż stanę przed Panem na własnych nogach, podniosę do góry ręce i oznajmię całemu światu, że Jezus powiedział prawdę i jest Synem Bożym. Ale to dopiero początek. Gdybym nie kąpała się w zatoce Chesapeake tamtego lipcowego ranka 1967 roku, to nie opowiadałabym wam teraz o Bogu. Ale jestem tu z wami i dziękuję, że mnie wysłuchaliście.
Panie, niech moja dusza płynie jak chmura na wietrze, wolna i silna aż do końca podróży. Każdy kilometr przebyłam dla Ciebie. Czuwasz nade mną i wiem już, kim jestem. Chcę Ci podziękować za dary Twego Syna, za cudowną modlitwę, za wiarę i zwątpienie. Twe piękne słowa wypełniają moje dni. Szukam ich teraz, aby zrozumieć Twą mądrość. Jezus kroczy przede mną i prowadzi do Boga. Tam osiągnę spokój. Dziękuję Ci za dary Twego Syna, za cudowną modlitwę, za wiarę i zwątpienie. Naprawdę istniejesz. Are the questions of my days. I search them now to understand the wisdom of your ways. Jesus walks before me and clearly marks the path to guide me to the Father and to Son, and for the mystery of prayer, and for the faith to doubt and yet believe that you're really there. Yes, you're really there. Wierzę w słowa Biblii, że Jezus jest prawdziwą drogą do Boga. Przyjęcie Boga to najważniejsza decyzja, jaką Ty i ja możemy podjąć w życiu. Jeśli to zrobimy, będziemy inaczej rozumieć miłość, przebaczenie i pokój. Modlę się, abyście otworzyli swoje serca na Boga. Nie dlatego, że jest to łatwe, ale dlatego, że On istnieje naprawdę. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku, Warszawa. Tekst Anna Gren. Czytał Jacek Brzostyński.